kim są terytorialsi, dlaczego wstąpili do służby w WOT, jak się szkolą i jak działają na rzecz społeczności lokalnych, o tym dowiecie się w naszym programie. Zapraszamy! A zaczynamy od szkolenia na zbiorniku Pogoria 4 w Dąbrowie Górniczej, w którym uczestniczyli żołnierze 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Realizujemy program działań przeciwkryzysowych o charakterze niemilitarnym. W dniu dzisiejszym dotyczący wsparcia Straży Pożarnej, no i z tematyki traktującej o powodzi. Więc będziemy się tutaj zajmować i ratownictwem wodnym, i będziemy wykorzystywać jednostki pływające. Dzisiejsza akcja polega na ćwiczeniu ze Strażą Pożarną Wojsk Obrony Terytorialnej i mamy tak. Mniej więcej w tym rejonie przewróciła się łódka. Wiemy, że część osób z tej łódki została podjęta w akcji bezpośrednio na wodzie. Natomiast kilka osób jest dalej poszukiwanych, dlatego zostały wyznaczone odpowiednie sektory. 3 sektory na wyspie do poszukiwań przez psy i 3 sektory na lądzie do poszukiwań przez grupę poszukiwaczy ratowniczą w tak zwanych szybkich trójkach. Linia brzegowa plus 2 sektory w głębi lądu. My nie jesteśmy od tego, żeby zastępować Straż Pożarną, tylko żeby ich wspierać. I tutaj właśnie szkolimy się razem ze specjalistyczną grupą ratownictwa wodno-nurkowego z Bytomia. I to dzięki ich uprzejmości i doświadczeniu te zajęcia możemy przeprowadzać. I możemy się wspólnie ze strażą szkolić. To też bardzo fajnie pokazuje, jaką tu współpracę w regionie nawiązujemy z organami administracji publicznej i ze służbami. Elementem dzisiejszych ćwiczeń, które przyszło mi przeprowadzić, było przeszukanie przewróconej jednostki pływającej pod kątem znajdowania się pod pokładem osób poszkodowanych oraz oznaczenie w prawidłowe miejsca zdarzenia, tak żeby służbom ułatwić już penetrację dna oraz akwenu, żeby ten obszar poszukiwania był jak najbardziej zawężony. Najtrudniejsze dla osób szkolących się jest pokonanie takiej bariery psychicznej, nazwijmy to, polegającej na wpłynięciu do tej zamkniętej przestrzeni wywróconej do góry dnem jednostki pływającej, gdzie tego powietrza jest względnie mało, jest dosyć ciasno, ciemno, no i niektórzy mają jakieś tam, powiedzmy, klaustrofobiczne problemy. Dzisiaj były zajęcia ze strażą. No, jak widać, w skafandrze, w wodzie. Mokro, ale przyjemnie. Na początku było sprawdzanie, jak wchodzić na łódkę, jak wciągać poszkodowanego. No a teraz prosto z ćwiczenia, jak odwrócić łódkę, która się wywróciła, jak sprawdzić, czy ktoś jest w środku, jak wejść bezpiecznie do środka, o ile jest taka konieczność. Uczyliśmy się, jak podejmować osoby tpiące się, agresywne i nieagresywne, na jednostkę ratunkową, jak podpływać do takich osób, jak się zachowywać w wodzie. Okazuje się, że nie jest to zadanie łatwe. Samemu utrzymać się na wodzie i jeszcze drugą osobę uratować, która nierzadko zachowuje się w takiej sytuacji nieprzewidywalnie, agresywnie. No i zachować tą trzeźwość umysłu, żeby uratować tą osobę, no i samemu nie zrobić sobie krzywdy. Ja zajmuję się głównie łodziami i silnikami zaburtowymi. Szkole przyszłych sterników na tym stanowisku. My akurat przewozimy, transportujemy grupę poszukiwawczą na wyspę. W trakcie szkolenia wykorzystywano też umiejętności jedynej w Polsce grupy poszukiwawczo-ratowniczej K9 WOT. Grupa poszukiwawczo-ratownicza K9 WOT powstała w ubiegłym roku. Jest to taki program pilotażowy. Niebawem powstaną takie grupy także w innych województwach. I obecnie mamy 6 nawigatorów, 3 planistów i 2 przewodników z psami, które w każdej chwili mogą ruszyć do akcji poszukiwawczych. Docelowo takich przewodników ma być 6. Każdy z nich może mieć jednego, a może mieć 2 psy. Najważniejsze, żeby psy te miały zdane egzaminy Państwowej Straży Pożarnej, egzaminy klasy 0 bądź 1 i wtedy mogą dołączyć do naszej grupy. Oczywiście dopiero po egzaminie klasy 1 są gotowe do brania udziału w akcjach. Ćwiczenia polegały na tym, że dostaliśmy zgłoszenie o zaginionych osobach, które gdzieś na wyspie zostały i nie ma z nimi kontaktu. Wyruszyła tam grupa poszukiwawczo-ratownicza K9 WOT wraz z grupą poszukiwawczą OSP Orzech i rozpoczęliśmy poszukiwania. Wyspa podzielona została na 3 sektory.
My z psem wyruszyliśmy na sektor trzeci, gdzie znaleźliśmy osobę zaginioną. Zgrywamy się cały czas z innymi grupami poszukiwawczymi, zgrywamy się z Państwową Strażą Pożarną, bo to chodzi o współpracę i chodzi o to, żeby ich wspierać, a nie zastępować. To jest jakby najistotniejsze w tym wszystkim. To tylko szkolenie, ale ostatnie miesiące pokazały, jak niezbędne jest odpowiednie przeszkolenie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe o charakterze niemilitarnym, wspierania służb i administracji samorządowej i państwowej. A zdobyte umiejętności żołnierze będą mogli wykorzystać zarówno niosąc pomoc mieszkańcom swego regionu, jak i podczas działań militarnych. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach to jedyna tegoroczna impreza wystawiennicza branży obronnej w Europie i nie mogło na niej zabraknąć terytorialsów. Wystawa Wojsk Obrony Terytorialnej przedstawia służbę żołnierzy, wyposażenie, sprzęt oraz uzbrojenie wykorzystywane w szkoleniach i działaniach przeciwkryzysowych. Prezentujemy przede wszystkim wyposażenie, które na co dzień używają żołnierze i w szkoleniu, ale również i w działaniach przeciwkryzysowych. Tutaj każdy, kto odwiedzi nasze stoisko, może zapoznać się z naszym uzbrojeniem, jakie jest wykorzystywane przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. A jest to oczywiście najnowsze uzbrojenie polskie, m.in. karabinek MSBS Grot, czy też pistolet WIS-100. Tegoroczna wystawa terytorialsów prezentowała służbę WOD w oparciu o zespół działań szkoleniowych i bojowych oraz zespół działań COVID-19. Innowacyjnym rozwiązaniem prezentowanym przez terytorialsów w Kielcach był przenośny moduł zasilania lekkiej piechoty, który został skonstruowany przez żołnierza WOD. Na tegorocznych targach prezentujemy produkt jednego z naszych żołnierzy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jest to innowacyjne rozwiązanie. Jest to moduł zasilania do radiostacji, który pozwala zwiększyć pojemność baterii, pozwala zwiększyć czas pracy takiej radiostacji, ale przede wszystkim też pozwala w warunkach polowych ładować akumulatory tych radiostacji poprzez baterie solarne. Zainteresowani służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej, odwiedzając stoisko WOD, mogli też dowiedzieć się więcej o służbie w tej formacji. Rekruterzy z mobilnych zespołów rekrutacyjnych zachęcają ochotników do wstąpienia w nasze szeregi. Jest możliwość też tutaj na naszym stoisku wypełnienia wniosku o powołanie do terytorialnej służby wojskowej i przede wszystkim zadania takich podstawowych pytań, jak ta służba wygląda, jakie ma prawa taka osoba, która też się zgłasza do Wojsk Obrony Terytorialnej, co taką osobę czeka oraz przede wszystkim jakiego rodzaju szkolenie może u nas w Wojskach Obrony Terytorialnej otrzymać, na jakich stanowiskach i w jakich specjalnościach może tą służbę wojskową w naszej formacji pełnić. Tegoroczne stoisko zostało przygotowane przez żołnierzy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jedna z najmłodszych Brygad Obrony Terytorialnej, 14. Zachodniopomorska Brygada OT, miała powody do świętowania. Panie generale, dowódca brygady pułkownik Kajeciak melduje brygadę gotową do uroczystości. Po raz pierwszy obchodziła swoje święto. 4 września przypadała rocznica zrzutu cichociemnych w 1942 roku, w którym wziął udział patron jednostki, podpułkownik dyplomowany Stanisław Jerzy Sędziak, pseudonim Warta. W tę rocznicę kolejnych 39 żołnierzy złożyło na placu apelowym jednostki w Szczecinie uroczystą przysięgę wojskową. Dzisiaj po raz pierwszy obchodzimy nasze święto. To jedno z najważniejszych wydarzeń w krótkiej historii naszej brygady. Świętujemy w rocznicę zrzutu na teren okupowanej Rzeczypospolitej Polskiej naszego patrona, pułkownika Stanisława Jerzego Sędziaka, pseudonim Warta, który wraz z oddziałem innych cichociemnych, dzielnych żołnierzy Armii Krajowej zdecydował się walczyć z hitlerowskim okupantem, a potem sowieckim. To oni, cichociemni i żołnierze Armii Krajowej, są dla nas wzorem i przypominają nam ciągle o służbie, jaką winni jesteśmy naszej ojczyźnie. Żandaru, marsz! Do przysięgi! Żołnierze, powtarzajcie za mną słowa roty przysięgi wojskowej. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej.
Bronić dzień niepodległości i granic. Bronić dzień niepodległości i granic. 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej rozpoczęła formowanie w ubiegłym roku. Liczy teraz ponad 400 żołnierzy. Wśród 39 przysięgających było aż 16 kobiet. W związku z pandemią koronawirusa żołnierzom w tym uroczystym wydarzeniu nie mogli towarzyszyć bliscy. Wy, składający przysięgę, wstępując w tym roku w szeregi Wojska Polskiego, stajecie się spadkobiercami czynu naszych przodków. W tym tych, którzy 100 lat temu walczyli o wolną Polskę, odnosząc wielkie zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej. To dzięki nim możemy żyć w wolnej Polsce. Wy dzisiaj swoją postawą oddajecie im hołd, a wasza przysięga jest najlepszym prezentem dla ojczyzny. Uroczystość była także okazją do wręczenia żołnierzom i pracownikom 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej odznaczeń wojskowych i wyróżnień. Brygada pożegnała także swojego pierwszego dowódcę, pułkownika Grzegorza Kaliciaka. A w ostatni weekend ponad 300 ochotników stawiło się na tak zwane szesnastki. Rozpoczęli swoją przygodę z WOT w 6 województwach. I na tym kończymy nasz program. Zapraszamy na kolejny za tydzień. Oglądajcie nas też w internecie. Do zobaczenia.